Kazimierza Wojskiego, Tabor. Często się też mówi tutaj o Zagłębiowskiej Olimpie, czy Zagłębiowskiej Jasnej Górze. Jesteśmy w miejscu, które ma pradawne korzenie Pawła Boszy, które jest odbudowane na 1600 roku, ale w tym miejscu, jak zdają Państwa, że opuszczone lata osady, no, ciągle się opuszcza, była dużo, dużo dłuższa. Są ślady archeologicznych Błaszczy, wałów Grodu Łużyckiego. I gdzieś tutaj, można powiedzieć, moglibyśmy mieć, gdyby władze lokalne zadbały, żeby rozbudowały te grodu łużyckie. Także tutaj, to jest naturalny problem dla tych wzgórza, które wyróżniają się to, że no, człowiek szukał czy osiedlenia, czy budował świątynię, bo to było takie miejsce szczególne. Więc gdyby tutaj dokładniejsze badania przeprowadzić, na pewno ślady... Może pan oświecić światło, nie trzeba? Kiedyś nie była zarośnięta. No, kiedyś nie była zarośnięta, czyli nas tak wiedział jeszcze tak, że jest kościół otwarty, także widocznie jest bardzo daleka. I tak się zdarzyło, jest taka przepowiedź, no, nie wiem, źródeł żadnych nie ma, prawdopodobnie może jeszcze pokazane, ale jest taka przepowiedź, że w 1865 roku robotnik z kamienia koło piekar na Śląsku zachorowało mu dziecko. I miał sen czy wizję taką, że żeby kupić obraz w piekarach przed sanktuarium piekarskim i przynieść tutaj, złożyć jako wotum. I jak to wykona, to dziecko ozdrowieje. I tak się zdarzyło z przygodami, ponieważ w pierwszej próbie wizy polsko-litwiej, taka realizacja to była, został zatrzymany, natomiast później udało się jako już wolniej. I od tego momentu właśnie Dorotka także stała się ważną dla części górnoślązaków tutaj wędrowali przez cały okres, gdy Polska była jeszcze no, nie miała możliwości zawodów i później następnym okresie kościół uległ też zniszczeniu z powodu pracy. Patriotyczne. Religijno-patriotyczne. Mam zdjęcia, gdzie dosłownie na tym placu przed kościołem tysiące osób ze sztandarami, że poświęcenie
skandalów Straży Pożarnej tutaj okolicznej, czy jakiejś innej imprezy patriotycznej. Co tu jeszcze można dodać? No jak widać, ksiądz od pewnego czasu jest tutaj księdzem. Ksiądz Piotr. Piotr Piśnie. Znaczy niewątpliwie do pęknięcia. Są zdjęcia, tak, rysy są. Popękane ściany są takie, że można przechodzić i są popodpinane belkami na zewnątrz. Rysy prawie do rozsypania. Te właśnie pęty. Są podkręcone po prostu, tak. No i jak widać, to prowadzi a wieża remontowana teraz tutaj. Ten pan jest, to jest szef tego interesu. To jest szef tego interesu. Dokładnie, tutaj dostarczyliśmy, gdzie zrobił. Także jak widzicie Państwo, jeszcze pomału też uczą tutaj, o co widać, to jest pielgrzyma. Także... No, Dorotka staje się powoli takim miejscem, potencjał jest duży tutaj. Symbolem Zagłębia. Też robi zloty motocyklistów, taki zagłębiowski zlot motocyklistów. Rok temu było uroczyste otwarcie tego odcinka. Więc tutaj był pokaz sztucznych ogni, reflektory, cały dzień imprezy, koncerty, bo tu była scena ustawiona. Że cały dzień tutaj od rana do wieczora coś się działo, co rok temu. W tym roku otwieraliśmy kolejny taki miejsce odsłonięcie na tą tablicę w Sączowie. Czyli to jest kawałek dalej na zachód i tam też właśnie relikwie świętego Jakuba okazały się, że są z XVII wieku, czyli to są jedne z najstarszych w Polsce relikwii świętego Jakuba z dokumentem potwierdzającym autentyczność. Także to też było zapomniane i dzięki naszej akcji jakby to jest reaktywowane na powrót. W innych miastach mają takie po 2-3 lata temu sprowadzane i robią wielki halo przed tym tak naprawdę. No i to jeszcze mają relikwie jakby takie... Staramy się, żeby to odnawiać. Bo tam są relikwie w tych Więcławicach świętego Jakuba i chyba świętego Bartłomieja. Ale mają w takim zestawie. A to już mają bardzo wiele lat. Proszę sobie jeszcze obejrzeć. Cała też była robiona z tego czasu, ze zdjęć takich starych. Moje też były tutaj umieszczone. No pamiętam.